Witajcie w Space Engineer z Karimirim. Bardzo, 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 bardzo awaryjny odcinek w dzisiejszym. Właściwie... Tak, drugi w dniu dzisiejszym. To dzisiaj będą dwa odcinki. Jeden, który miał być dzisiaj, ale przez przypadek pokazał się bodajże w niedzielę. I drugi... W niedzielę? Albo jakoś tak, na początku tygodnia. W każdym razie miało go wtedy nie być. I niestety obejrzało już go ponad 100 osób, więc właściwie chyba... Prawie wszyscy byli widzowie Space Engineers. No i nie ma sensu go wrzucać tak solo dzisiaj. Dzisiaj. Jutro. Ciekawe, czy zdążę go wrzucić i wyrenderować po drodze. Więc wrzucam jeszcze ten odcinek dodatkowo. To jest odcinek 35. 1.6 jest 34, tak żebyście nie czuli się za bardzo pokrzywdzeni, że musieliście czekać. To trochę mój błąd. Równie dobrze mogę powiedzieć się. Nie chce mi się. I ten odcinek zobaczycie dopiero w piątek. Zobaczymy, jak skończę go kręcić. Ale tak poza tym, na początek jedna informacja. Tam trochę ludzi się dopytuje, dobija do mnie o live'a. Teoretycznie będzie w weekend. Jeszcze nie jestem w 100% pewien kiedy, ale chyba będzie. I to już będzie coś dłuższego niż 10 minut. Mam nadzieję, że mi się uda. Nie jestem jeszcze pewien, czy uda mi się ogarnąć szumy na mikrofonie. To nie wiem, to nie miałem czasu po prostu na to posiedzieć, zobaczymy. Kwestia druga, ankieta na nazwę dla tego naszego wspaniałego statku. Chwilowo nie ma. Zdjąłem ją, skasowałem. Nie zapisywałem kto głosował, jak zapisałem tylko jeszcze raz propozycję, kto je zgłosił i myślę albo zaraz po live'ie, albo przed live'em, może na weekend, może po weekendzie wrzucę już nową ankietę z nowymi propozycjami w większej ilości i to już będzie taka ostateczna ankieta, bo ja byłem przekonany, że będę w stanie dorzucić jeszcze jakieś dodatkowe pytania do tej ankiety w miarę pojawiania się, ale się okazało, że nic z tego. No i tak jak napisałem w komentarzu na moim G+, że z jednej strony szkoda, z drugiej strony to w sumie logiczne, że się nie da dodawać w trakcie. Bo co by to była za ankieta, jakby się nagle pojawiła lepsza propozycja i wszyscy, którzy do tej pory zagłosowali, nie mogliby zmienić zdania. Tak to niestety działa. No dobra, ale dość tego użalania się nad sobą. Będziemy musieli wrócić w tej chwili do budowy naszego statku. Jeśli chodzi o pancerz boczny... Tak, trochę się zastanawiam, że chyba będzie jeszcze go trzeba troszkę zmodyfikować. Nie jestem jeszcze pewien jak. Ogólną bryłę zewnętrzną, tak zwaną, jeszcze prawdopodobnie będziemy musieli dopracować delikatnie. Taka... No bo jakby nie patrzeć... Pamiętacie obrazek z Providence'a? Tak na upartego on się powinien kończyć wbrew pozorom gdzieś tutaj. Tak, w połowie tej wysokości, która pozostała między końcem tej płyty pancerza a podłogą. A wychodzi na to, że zobaczcie, że jeszcze w tym momencie tutaj pod spodem, pod tą podłogą, która jest dołem naszego pokładu, jeszcze dodatkowo będą musiały znaleźć się jakieś instalacje. Nie jestem w 100% jeszcze pewien jakie, ale prawdopodobnie będą się musiały znaleźć, bo tak, podwozie jakieś dziwne, ciężko powiedzieć w ogóle co jeszcze oprócz podwozia, ale sami musicie przyznać, że taka latająca trumna od spodu wygląda źle. Więc to się nie ostanie. Również dodatkowo zreflektowałem się, co prawda troszkę chyba trochę za późno, że mimo wszystko musimy wywalić stąd w tej chwili to, co tutaj się znajduje. Latający podest. Czyli te wszystkie żyroskopy, to mnie trochę dołuje, bo żeby je pociąć, to minie ruski miesiąc. Bo będę to musiał odkładać. I w tym miejscu powstanie... Zaraz. Z której ja ze strony zacząłem to obcinać? A nie, z dobrej. O, i na ich miejscu powstanie klatka schodowa. Ups, przepraszam. Straciłem trochę wyczucie. Powstanie klatka schodowa prowadząca tutaj na górę na pokład. Czyli tak naprawdę w tej chwili jesteśmy pewni, że nowe pomieszczenie będzie się mogło zacząć dopiero od tego miejsca. Tak, czyli to będą gdzieś drzwi.
jak zwykle klasycznie. I to nam bardzo ułatwia sprawę, ponieważ na obecną chwilę, jako że mamy dwa reaktory, tam czytałem komentarze, że to ilość reaktorów tak naprawdę nie robi różnicy, czy mam jeden, czy więcej jump drive'ów, bo one tylko je ładują, a reaktory ładują się swoim tempem. Przynajmniej tak to zrozumiałem. I tutaj, o ile nam nie zabraknie energii, bo podejrzewam, że mogę mieć problemy. Zresztą dopiero jak to ruszy, to będzie wiadomo. Przydałyby się silniki. Nie mamy silników. I zaraz jak tak dalej pójdzie, to nawet nie będziemy mieli gdzie zamontować, więc jeszcze ciężko coś tutaj ustalić. No, ale skoro będziemy mieli w tym miejscu już, znaczy mamy ustalone, że w tym miejscu będzie ściana, to przydałoby się również wprowadzić dodatkowe miejsce na wspomniałem wcześniej zbiorniki na wodór, ponieważ cały statek będzie na tyle duży i na tyle ciężki, że jednak zwykłe jonowe silniki mogą nie wystarczyć. Dlatego jeszcze właśnie dorzucimy napęd wodorowy. No i teraz tak, chciałem zrobić w ten sposób, ale ten zbiornik jest za wysoki, dlatego się niestety ograniczymy jak zwykle do najbliższej linii oporu. Czy one są jakieś takie... One są ze wszystkich stron, mają włas? Tak? Tak myślę. Tak, chyba ze wszystkich stron, dobra. Czyli możemy się po prostu tutaj przyssać. I to jest również bardzo dobre miejsce, bo po pierwsze 3 na 3 na wysokość. Tak, są tak samo wysokie jak... Zaraz, moment. 2. Steel plate. Nie, dobrze, są na 3 i tu mamy sufit. Czyli co mniej więcej tylko o 1. Nie, są tych samych gabarytów, co są. Tych samych gabarytów, co. Jak one się nazywają? Jak. Co duże cargo holdy. No to tak odbiedy, okej. Okay. I to będzie główny zbiornik. Mam nadzieję, że jump drive'y nie wybuchają. Jak wybuchają, to nie będzie kolorowo. No, awaryjnie przydałoby się jeszcze gdzieś umieścić dodatkowy jeden zbiornik. No, przynajmniej. To niby mamy tutaj tą przestrzeń, prawda? Ale ona jest taka trochę... No dobra. Niech będzie. Tutaj będzie miejsce na zbiornik. I to będzie ostro zbiornik awaryjny. Akurat jakimś przypadkiem. Patrzcie, widzicie, jak wszystko mam super na tym statku rozplanowane. Przypadkiem akurat mieliśmy tutaj głaz. Ha. Teraz tylko trzeba pospawać. No, to będzie teoretycznie główny zbiornik, główny skład gazu, ale jeszcze dodatkowo nigdy nie bawiłem się silnikami jonowymi. Teraz tak naprawdę, żeby to miało wszystko większy sens, ja powinienem najpierw obłożyć cały kadłub pancerzem. Tylko po to, aby wiedzieć dokładnie, w którym miejscu... Aha, no dobra, to jeszcze widzę, musimy dorzucić kilka dodatkowych... Oj, skasowałem sobie konwejera. Kilka dodatkowych komponentów, takich właśnie jak na przykład tutaj... nie mam interior plate'ów. To nic nie szkodzi. Zaraz będziemy mieli. Kilka dodatkowych konwejerów z powodu takiego, że te ładownie, one powinny mieć dostęp jako taki do systemu. One będą połączone teoretycznie bokami. A to jest tylko połączenie górą do tych. To przepraszam. Nie ciebie chciałem potraktować diaksem. Przepraszam. One będą połączone tylko tutaj między sobą. Już pamiętam, jak to miało wyglądać. Natomiast z rafineriami są połączone przez system zewnętrzno-wewnętrzny. O, tak to dobrze może nazwać. Czas na rury kolej przyjdzie. Prędzej czy później. Mam nadzieję. No, ale... O co mi się rozchodzi? Rozchodzi mi się tylko i wyłącznie o umieszczenie silników w tej chwili. Ponieważ jaką mamy oś
jakąś masę w tym statku. Jeśli chodzi o statek jednoczęściowy, nieprzedzielony, bo to już też chyba organoleptycznie stwierdziliśmy, nieprzedzielony żadnymi gridami, które są zczepione ze sobą, ale do siebie nie należą, czyli tak, takimi elementami jak na przykład rotory, jak na przykład pistony, to wtedy środek masy całej konstrukcji jest w środku masy całej konstrukcji i nie ma znaczenia asymetria. Gorzej jest, jak właśnie są dwa środki masy szczepione ze sobą, wtedy na przykład przy przyspieszaniu albo przy hamowaniu pojawia się taki charakterystyczny obrót, jaki to widzieliśmy na przykład w drugim moim kreciku, jeszcze zanim zespawałem mu wiertła na stałe. Więc w tej chwili nie pozostaje... Co to jest? Small hydrogen. W tej chwili nie pozostaje mi nic innego, tylko spróbować zastosować duże silniki tutaj na tym statku. Czy to będzie już koniec tej maszyny? Czy dalej już nie będzie posiadała żadnych przedziałów? No, teoretycznie tu na dole już nie będzie. Kończy nam się jaskinia. Chciałbym stąd wylecieć, póki jeszcze mogę. Więc w związku z tym zobaczmy, jaką rezerwę miejsca muszę przyjąć. To jest silnik duży, jonowy. A to jest silnik duży wodorowy. Ło cholera, ale takie bydle. Powiem wam, jest większy, zajmuje 3 na szerokość, ale jest krótszy. Jest krótszy o jeden blok. Więc tak kombinuję. Może zrobić taki manewr, że dodamy jeszcze jeden zbiornik. Nie do końca. Już wam mówię, co właśnie wymyśliłem. Problem jest taki, że w momencie jakiegoś uszkodzenia mechanicznego, przynajmniej tak kombinuję, pojawia się pewne prawdopodobieństwo uszkodzenia zbiornika. Większe lub mniejsze. W tym przypadku, jako że zbiornik wodorowy to jest, no, po pierwsze jest duży, ciężki, drogi i zawiera bardzo dużo cennego materiału w środku, za wszelką cenę chciałbym uniknąć sytuacji, w której takowy zbiornik ulegnie uszkodzeniu. Więc spróbujmy zrobić tak, że każdy ze zbiorników będzie odgrodzony od siebie grodzią z materiału wybuchopornego. Najchętniej bym to pociągnął ciężkim pancerzem, ale na razie obawiam się, że nas nie stać. Natomiast na samym końcu tego całego zestawu będzie znajdował się wielki silnik wodorowy do napędu. To jest, mówimy tutaj o napędzie do przodu. W tym przypadku powiem wam, nie wygląda to jakoś strasznie okazale. Raczej mało okazale. No i tutaj jeszcze, tak zastanawiam się, czy by wepchnąć na przykład jeszcze trzeci gdzieś pomiędzy. Jakby to zrobić najlepiej? W tym miejscu trochę tutaj chyba przesadziłem. A gdybyśmy dali radę go cofnąć, nie chciałbym, aby się okazało, że cofnięty silnik znajdzie się nam jakoś w bezpośrednim kontakcie ze zbiornikami. To mogłoby nam delikatnie pokrzyżować plany. Tak, jak to wygląda? Tak sobie. Tutaj będzie ściana. Jeden do przodu, dajmy go jeden do przodu. Dlaczego? Bo wtedy silnik będzie umieszczony tak jakby w ścianie. To go delikatnie osłoni. Nie wiem co prawda od czego i raczej by tu wiele nie pomoże, ale dzięki temu na przykład będziemy w stanie łączyć go konwejerami. A czy wlot do silnika dużego jest od tyłu? Chyba jest, co?
weźmy, ustawmy jakiś silnik taki na próbę, obróćmy go sobie, jak on wygląda, bo tak, na pewno ma bloty ze wszystkich stron i z tyłu, czyli jest luzik, czyli jest ok. Problem niewielki mi się pojawi, jeśli będę chciał je jakoś osłonić, czyli niestety ten silnik stąd musi wypaść. Musimy sobie zarezerwować miejsce na te silniki. Czyli tak, jeden blok, czyli tak naprawdę ten powinien znaleźć się gdzieś tu na dole. Tak, bo jak umieściłem go na górze, to się wkradła kolizja. Niewielka, ale przynajmniej teraz to nie było takie oczywiste, ale mogło później skutkować jakimiś dziwnymi problemami. No i teraz mamy tutaj blok i jesteśmy w stanie nawet te silniki zabudować, co jest całkiem fajne. A to, że je tak ładnie cofnęliśmy, to się może tylko przydać. Jeszcze nie do końca. W ramach pchania ile się da do całego zestawu zbiornik wodorowy specjalnie dla tego oto silnika. Takiego prywatny. Będzie. No i tylko trzeba to, tylko muszę pamiętać, żeby to połączyć jakoś sensownie. Prawdopodobnie użyjemy tutaj tej sekcji i zwykłego conveyor pipe'a na dole. Tak, dobra. To jest na razie tyle. Silniki wyglądają prawie jak gotowe. Przypominam cały czas, to jest tylko i wyłącznie zestaw pchający statek w tamtą stronę, czyli do przodu. Dodatkowo planuję gdzieś tutaj stworzyć dodatkowe silniki, które będą statek hamowały. I teraz, skoro to jest krótsze, a to jest dłuższe, nie jestem przekonany. Taka duża masa chyba będzie wymagała większego ciągu, delikatnie. Więc pomyślałem docelowo o czterech silnikach. Tutaj tylko jest niewielki problem, jak ja je umieszczę. Chciałbym je umieścić jak najwyżej się da. Tylko one się mogą nie pozwolić w taki sposób umieścić. Bo tak. Gdyby zrobić taki manewr. Bo w dalszym ciągu chcę zabudować częściowo te silniki wodorowe. Tylko próbuję zrobić to w taki sposób, aby nie złamać bryły, bo widzicie, w tej chwili gdzieś tutaj będzie się kończył pancerz zewnętrzny. Ale 4. Ale zróbmy tak. Ciach. I ciach. Powiedzmy, że tu jest coś naszego statku. Słabo wygląda. Nie trafiliśmy. Chyba by się powinienem wziąć tak naprawdę kartkę i to sobie rozrysować. Może one nawet w ogóle są za płytko. To znaczy za bardzo do przodu może je dałem. Tak, prawdę wam powiem, że ja tu jeszcze chciałem wcisnąć hangar, ale to się chyba raczej nie uda. Nie w tym rozwiązaniu. Pamiętacie, jak wspomniałem o gondolach? Chyba się skończy na gondoli jeszcze. Tylko, że niestety gondolę będziemy w stanie dostawić do tego ustrojstwa dopiero jak stąd wyfruniemy, żeby jak to już będzie latać. Bo na obecną chwilę raczej możemy mieć problemy. I tak. To jest teoretycznie środek silników. Tych dużych. Więc chciałbym obniżyć środek silników jonowych o jeden. No co najmniej o jeden. Nie obraziłbym się, jakby mi się je również udało oddzielić jedno od drugich czymś. No ale to już może nie być takie oczywiste. Dlatego na przykład spróbujmy takiego manewru. O. Plum.
No, dobra. Cztery silniki jonowe skierowane w tył powinny moim zdaniem wystarczająco dużo ciągu z siebie być w stanie wykrzesać, żeby to ruszyć w momencie, kiedy utracimy wspomaganie z silników napędzanych wodorem. Może nie będą miały takiego kopa, ale do przodu polecą. Czyli tak, tu, następnie... A, kurczę, ja zrobiłem tamten silnik, go postawiłem, tylko nie zwróciłem uwagi, jak wysoko, chociaż nie, zaraz, to jest właśnie ta wysokość. Nie popatrzyłem na coś innego, nie wziąłem pod uwagę grubości jeszcze pancerza osłaniającego wnętrzności naszej konstrukcji. Wyleć. Dobra. Czy to mniej więcej wygląda? Mniej więcej wygląda. I nawet się udało nie trafić. Dobra, to jest zestaw napędowy w tył. Czy chciałbym umieścić tutaj jakieś małe silniczki jeszcze po coś? Powiem wam, że może być słabo. Może być słabo, mogę się po prostu nigdzie nie zmieścić. Ja tutaj jeszcze muszę przecież dospawać płyty pancerza osłaniające te zbiorniki, te silniki, ale najpierw to wszystko musi zostać pospawane. Powiem wam, jak to się już pospawało, wygląda groźnie. Te wodorowe, no to będą dawały kopa po prostu niesamowitego. Te jonowe, przy nich to się mogą właściwie schować. Ja nawet nie wiem, czy one cokolwiek zrobią. Serio. Tak porównując wielkością, to one są odpowiednikiem małych silników jonowych w porównaniu do dużych. Albo nawet gorzej. W każdym razie, to nie jest wszystko. Tak kombinuję, kurczę. Myślę, że z powodu wielkości i długości ten statek mimo wszystko nie będzie za bardzo poruszał się na boki. Prędzej go obrócę i dopiero go ruszę. Chyba, że nie będę miał wyjścia. Ciężko powiedzieć. Może się okazać, że byśmy musieli wykonać jakąś strasznie wielką baterię mniejszych silników po prostu, żeby się poruszać w bok, ale za to znalazłem fajne miejsce na żyroskopy. Jest to wewnętrzna grudź, tu jest ich całkiem sporo. Jeszcze dodatkowo postanowiłem, żeby wykorzystać nieużywane przestrzenie wewnątrz klatki schodowej. Też bardzo dobry pomysł, no niestety musiałem wyciąć dziurę w pancerzu i chyba będę musiał wyciąć jeszcze większą. Z powodu takiego, że nie zmieści mi się tutaj głowica spawarki. Żeby to pospawać. No ale dobra. I teraz tak. Pozbądźmy się tego złomu, który mamy do dyspozycji w tej chwili u siebie w EQU. To są właśnie resztki po spawaniu jakichś dziwnych rzeczy. Chyba muszę się zaopatrzyć w większą ilość tlenu. Bo mi wychodzi. Gdzie tu jest nasza podręczna butownia? I tak. Przepraszam, jeszcze jedną butlę zapomniałem. Przygotować. Tak, gdzie my jesteśmy? Teraz myślę, że podobny zestaw silników, tylko właśnie tutaj pojawia się ta mała niewiadoma tego pancerza. Tutaj teraz jak to przymierzymy, prawda, to tu mamy normalny pancerz. Przydałyby się silniki hamujące również w podobnej ilości. No i tutaj dla odmiany nie chcę ich pchać na... Tak. Okay. Respawn. Jetpack. Przepraszam. Teraz jetpack. No, mogę się pocieszyć, że przynajmniej nie odfrunęło nam ciało za daleko. Chyba właśnie straciłem atmosferę w bazie. Dokładnie tak. No cóż, za szybko wchodzę do... Oj, ścina. Halo. Coś mnie strasznie przeliczyło. Za szybko wchodzę do śluzy, ewentualnie ten sensor, który jest zamontowany do zamykania zewnętrznych drzwi, jest po prostu ustawiony na zbyt krótki, gdzie są moje zwłoki. Jest na zbyt krótki zasięg, niestety. I to jeszcze nie. Teraz będziemy musieli się pozbyć gratów, których nie potrzebujemy. Już mi się ich nie chce odkładać do magazynu w celach przerabiania. Po prostu je wystrzeliwuję w kosmos. Żegnajcie. Pozdrówcie kosmitów, jak ich znajdziecie. Dobrze. Tak, to jest nasza śluza. Myślałem, żeby nie zrobić drugiej.
żeby zrobić drugą śluzę. Troszkę mi nie wyszło, bo nie mam miejsca. Musiałaby się znaleźć tutaj. Ale tą całą sekcję z tą klatką schodową, którą też odchudziłem, wywaliłem te bloki pancerza, które były takie skośne. Stwierdziłem, że to jest zbyt klaustrofobiczne i będzie tylko przeszkadzać w momencie, kiedy na przykład będziemy latać. Jednak tą sekcję właśnie chcę wykorzystać do czegoś innego. To tutaj tak. Tu nie możemy zrobić śluzy. Mogę zrobić śluzę tu na górze. Tu jest na nią miejsce, wbrew pozorom. Pytanie będzie tylko, skąd dociągnąć do niej zawór. To też tak naprawdę nie jest bardzo, bardzo trudne pytanie, bo tamta śluza nasza poprzednia ma ile? A, jeszcze tutaj żyroskopy w klatce schodowej. Ja myślę, że będzie ich więcej. Jeszcze w kilku miejscach się pojawią. Może na przykład tu. Ciężko powiedzieć, że co postanie, to miejsce pozostawiłem w dalszym ciągu niezagospodarowane. I tak. Zasadniczo śluza powinna być mała, czyli w porywach dwa średnicy. Tutaj ten dach, on tu został taki, a nie inny, bo coś wykombinowałem. Na drugą stronę wyjścia ze śluzy nie planuję z uwagi na te drzwi tu. To już wiem, bo tu będzie dodatkowy pokój kontrolny. To jest właściwie w dalszym ciągu mostek. To jest tak, wejście na mostek prosto z przestrzeni kosmicznej, genialne. Tak, to jest w dalszym ciągu mostek. Tutaj będzie dodatkowy panel, właściwie kilka paneli może się znaleźć, sterujących dodatkowymi funkcjami, połączeniem żyroskopów, reaktorów, jump drive'ów, tablica kontrolna, by dobijały lampki. No i jest tutaj również miejsce na reaktor zapasowy, mały, który będzie zasilał. Nie mam pojęcia co. Bo tak patrząc na ilość silników, które chcę zamontować, te dwa mimo wszystko reaktory, to może być za mało. Będziemy musieli zobaczyć po prostu, jak to lata. Jak będziemy trafiali w overdrive'a, znaczy w overloada, to będzie niefajnie. Więc silniki jonowe. I tutaj, wiecie, zastanawiam się nad jednym, bo tak. Hamowanie. Napędzani jesteśmy trzema. Czyli będziemy bardzo szybko przyspieszali do przodu. Natomiast do tyłu, no to już jest gorzej. Ja bym się nie obraził, gdyby w którymś momencie okazało się, że chcę mieć silnik, gdzieś na przykład tutaj mieszczący się w ten załom pancerza, czyli tu byłby jego środek, tak naprawdę. I byłby to duży silnik, paradoksalnie może nawet właśnie wodorowy, ale może niekoniecznie celujący w resztę zbiorników z gazem, to nie byłby dobry pomysł, gdyby to się uruchomiło. I on by działał po prostu jako silnik hamujący. Tylko właśnie tutaj pojawia się to takie małe ale, że on by się musiał znaleźć tu. Znaleźć się musi wcześniej, zdecydowanie wcześniej. Powiedzmy nawet na linii tych tutaj zbiorników i wylotu z reaktora, ponieważ nie mogę się przyczepić? No nie mogę, dobra. Zróbmy tak w takim razie. Dwa. Tak, to utnijmy. O, tutaj żeby było szybciej, bo czas nas goni i za chwilę się odcinek kończy. Musimy też jeszcze umieścić. Jesteśmy w dobrym miejscu tu. O, dobra, to jest bardzo dobre miejsce. Również do tego zestawu silników hamujących też muszą się znaleźć silniki jonowe. No to jest z tymi silnikami, to już będzie delikatnie większy problem. Bo do sami tutaj, kurczę, widzicie, cholera, ten silnik jest dalej za bardzo do tyłu. Bo o ile tam, z tyłu, myślę tutaj o tych silnikach, były one tak trochę naokoło silników centrali, którymi są silniki wodorowe, no to tutaj już jest, trafiłem chociaż, chyba trafiłem, tutaj już jest troszkę gorzej, bo te silniki, nie mam pojęcia, gdzie je zmieszczę.
ani w jaki sposób. Może się okazać, że w momencie, kiedy zacznę tutaj układać pancerz, w dalszym ciągu również chciałbym, że... To nie jest dobre miejsce na ten pancerz. Tutaj być może będzie potrzebny skos. Więc pancerz będzie znajdował się tutaj. Gdybym... No tu teraz tak, teraz wchodzimy w ostre planowanie. Gdybym zechciał robić gondole, do których wejścia byłyby tu, powiedzmy ten korytarz by się rozszerzał na przejście na gondoli, to ten silnik w tym miejscu jest nieporozumieniem. Sami rozumiecie. Ponieważ wejście do gondoli musiałoby być wysokie na 2. No i w tym momencie, sami widzicie, no, to się chyba raczej nie uda. I tutaj silnik musiałby zostać podniesiony do poziomu co najmniej zbiorników również z wodorem. Albo przesunięty do przodu, bardziej w okolice tu. Co też nie jest aż takim tragicznym pomysłem. No tak. No tak, no to załóżmy, że chcemy zrobić gondolę. Tak. Ten silnik musi stąd zniknąć. Musimy go wyprowadzić. No i musi się znaleźć właśnie w miejscu odpowiednim. Czyli zakładając, że tu będziemy mieli w dalszym ciągu gondolę, których na razie nie ma, ale musimy je zaplanować. No to miejsce na silnik jest całkowicie chybione. Tak naprawdę. Wychodziłoby również na to, że te silniki z tyłu też są w pewnym sensie chybione. Aczkolwiek żeby zrobić silnik w gondoli. Nie, to jest naciągane. Możemy nie wylecieć z jaskini wtedy. Więc będę to musiał sobie rozrysować, słuchajcie, na kartce. Jakiś ogólny szkic tego ustrojstwa i dopiero wtedy się chyba będę tak naprawdę w stanie zdecydować, gdzie. Bo na pewno nie chcę silników mieć ani nad, czytaj wystających z góry, ani wystających z dołu. Tu będą zdecydowanie inne rzeczy. Tu już wystaje z mostek kapitański i to, kurczę, wystarczy do takiego można. Pewnie było, jakby wejście do gondoli na przykład było jeszcze przeszklone. Ale byłby czad. No tak, ale niestety coś za coś. Gdzieś ten silnik jodowy musimy wepchnąć. No i tutaj mimo wszystko wolałbym, żeby on był. Przynajmniej po jednym z każdej strony, ponieważ one pozwolą nam na nie dość, że rozpędzanie tego statku do jakichś sensownych prędkości, to jeszcze później wyhamowywania go w dość sensownej długości, odległości, przestrzeni. Wiecie, o co chodzi, po prostu będzie zwalniał w miarę szybko. No i też wolałbym, żeby te silniki nie pruły właśnie w tutaj boki tych gondoli. Ewentualnie mógłbym spróbować zrobić tak, że te silniki z tyłu przeniósłbym na boki. Interesujący pomysł. Zaraz to zacznie wyglądać, kurczę, jak te statki ze StarCrafta chyba. Te największe, co Terranie nimi latali. Kurczę, ale by było głupio, jakby na czymś takim skończył. Cholera. Będzie plagiat. Do zobaczenia w kolejnym filmie Space Engineers. Cześć.